Siódmy dzień bycia detektywem na Parionowie. W sumie to pierwszy tak naprawdę, bo tamte poprzednie to były przygotowania, ale dzisiaj jestem detektywem i dzisiaj poszukamy śladów pana X, pana, nie wiem, czy tak mówić do niego pan, w sumie to nie powinienem tak do niego mówić, ale to jest nasze miejsce, w którym no, będą nasze dokumenty, nasze zdjęcia. To jest pierwsze zdjęcie, które zrobiliśmy, a tu w książce mamy kolejne dwa. Uwaga, to jest jedno, to jest drugie. Oczywiście te zdjęcia póki co nic mi nie dają, to są w sumie niepotrzebne, ale, ale są. I warto je jakby robić. Dzisiaj będziemy musieli zrobić naprawdę bardzo dużo zdjęć z tego powodu, że no będziemy musieli znaleźć w końcu, jak to się nazywa, będziemy musieli w końcu znaleźć tego jakieś ślady. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy my będziemy w obiektywie widzieć to wszystko, czy będziemy, co trzeba będzie robić. I ja mi się wydaje, że tak, będziemy musieli na pewno chodzić całą tą noktowizją przez cały czas, nie? I robić, no i co, i szukać tego. Wydaje mi się, że ta noktowizja może być znacząca, bo ona może nam pozwolić na to, żeby coś zobaczymy, bo ona pokazuje takie negatywy, więc może zobaczyć coś, czego ja nie widzę, wiecie, tak to rozumiem jakby, nie? Że jeżeli, że jak nie wiem, załóżmy przykład, dajmy, to jest różowe, normalnie, bo jest różowe, o, jest różowe, no to w ten sposób wygląda to na zielone, czyli jeżeli ja czegoś nie widzę, to zobaczę może to w innym kolorze po prostu. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy tak to działa. W każdym razie liczę na to, że tak. Jeżeli tak to faktycznie działa, no to jesteśmy ustawieni i elegancko będziemy widzieć rzeczy, które gdzieś tutaj zostawia X, a może nawet i go zobaczymy. Mam nadzieję, że tak będzie. W każdym razie na samym starcie widzowie łapka w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie. Nie wiem, czy ja powinienem to robić w nocy. Ja chyba pójdę w Kimę. Czy ja mogę pójść w Kimę w tym momencie? Czy ja jestem sam na serwer? Aha, jest jedni, no to nawet nie pójdziemy. No dobra, czyli musimy iść po prostu w ten sposób. A więc tak, słuchajcie. Rozpoczynamy nasze poszukiwania. Zakładam sobie tego aparata i szukamy, czy są jakieś ukryte znaki. Może przeszukajmy najpierw dom Milki. Tu widzę, że jest jej brelok. Ale tutaj tak, woda wygląda jakby to było szambo, a nie jakiś... Oho, zrobiłem sobie zdjęcie jej drzwi. No elegancko, fajnie, zero dowodów. Tak naprawdę to zdjęcie się do niczego nie nadaje. Czy jestem w stanie się jakoś... Czy ja mogę je jakoś wyczyścić? Halo? Nie mogę go jakoś wyczyścić. A czy ja mogę... Czy jak rzucę w to, to on się niszczy? Nie niszczy się. Dobra, wiem jak zrobimy. Dajmy może... Aha, nie damy tego Emilii nawet tutaj. Czy ona ma gdzieś ramkę? O, tu ma, czekajcie. To jest... Tu się da schować zdjęcie w tym. Co jest grane? Co ja odkryłem w tym momencie? Dobra, wiecie co? Dobra, odkładamy to zdjęcie tutaj na razie, aczkolwiek to zdjęcie jest mi niepotrzebne, bo niechcący sobie je zrobiłem. W każdym razie tak, mamy ten aparat i przejdźmy do domek Emilii. Tutaj tak, tutaj nie widzę żadnych znaków. Nie widzę żadnych, żadnych znaków X-a. I nie widzę nic, co by nam mogło w jakikolwiek sposób pomóc. Tutaj niespecjalnie cokolwiek jest. Dobra, pójdźmy wyżej. Tutaj w tym miejscu, czy tutaj coś jest? Halo, halo, halo? Wow, jaka czerwona zbroja! Ona jest niebieska? Czy to jest, czy to tak działa? Wow. Mega, ej, fajnie to wygląda, taka czerwona zbroja. Dobra, tu nic nie widzę, tu nic nie widzę, tu nic nie widzę. Tu wygląda na to, że chyba nic nie ma. Ja też nie wiem, czy u Emilii powinienem szukać, nie wiem, czy ona ma jakiekolwiek związki z tym jakby X-em. Mam nadzieję, że nie. Zamknijmy jej to. I uwaga, otwieramy to na full screena, tak żeby jak najwięcej widzieć. O! Co tu robią te kocury? Dobra, czy wy współpracujecie z panem X? Chyba nie, chyba mi się wydaje, że nie. Dobra, znowu szambo. Dobra, zobaczmy dalej jakieś miejsca. Może szkoła. Czy w szkole coś się dzieje podejrzanego z X-em? No nie otworzę tych drzwi teraz, bo zrobię zdjęcie. Chyba, że z shiftem? Czy to tak działa? Uwaga, uwaga, uwaga. Zrobiłem zdjęcie ze drzwi. Kolejne zdjęcie. Nie... A, bo to są już żelazne, no to już w ogóle to by nie zadziałało. Nieważne, nieważne. Przejrzyjmy szkołę w takim razie. Zobaczmy, czy w szkole wszystko gra. Zejdźmy na dół. W tej szkole to już tutaj dawno nikogo nie było, więc wydaje mi się, że tutaj... Czy to jest... A nie, to jest Dave, myślę, że to jest tata hejtera, nie? Bo, nie, w ogóle... Ta broda mnie zmyliła, ja myślę, że to jest broda, a zapomniałem, że Dave ma takie ten... Dobra, o, to jest tym ja, boże, jakie dziwnie wygląda w tym negatywie, to jest bzyka głowa w ogóle, co jest grane? Dobra, wyjdźmy wyżej, tutaj nic nie ma. Sprawdźmy tutaj w takim razie, czy tu coś jest. Strefa dziewczyn, tutaj mamy normalne jadalnie, no ale nie widzę żadnych znaków, które by mogły wskazywać na to, żeby tutaj kiedykolwiek X był. Więc wydaje mi się, że tutaj raczej go nie było. Raczej nie inaczej. Tablica ogłoszeń. Nie, dobra, szkoła wygląda mi na czystą. Szkoły nie ma co zwiedzać, bo nuda totalna. Tutaj my rzadko kiedy przychodzimy, a gdzie tam dopiero, żeby X-u przychodził. Chociaż może z tego powodu by to przyszedł. Dobra, McDonalda trzeba sprawdzić z tego powodu, że w McDonaldzie był Grimis i tutaj mogą być jakieś ślady, może być coś ciekawego. Dobra, zobacz, boże, jak to dziwnie wygląda. Co tu się wyprawia? Dobra, tu mamy McDonalda, jakąś tablicę. Dobra, tutaj nic nie... A, to jest pochodnia, ja myślę, że to jest kwiat. I sobie myślę, co to jest za kwiat, który się tak, tak, że tak powiem, mieni. Dobra, zobaczmy na górze. Tutaj również nie widzę żadnych śladów X-a.
Niedobrze, niedobrze. Tutaj śladów totalny brak. Dobra, musimy w takim razie zejść na dół. Dobra, no powiem wam tak, liczyłem na to, że jakieś ślady tutaj będą, że będzie ich dużo, skoro mówili o tym, że jest tutaj jakby dużo tego X-a, ale póki co tak średnio to widzę. Możemy, wiem jedynie, że są jakieś tam na tym oczy, stąd będzie widać? Nie, nie widać. Ale wiem, że tam gdzieś na budynkach są jakieś takie X-y czerwone. To widziałem, ale... Nie wiem, co mam o tym myśleć, w każdym razie wiem, że gdzieś tam takie X-y są. Je widzę, ale ja właśnie nie wiem, czy ktoś je narysował, czy to X je narysował. Zobaczymy. Co to się wyprawia? Zombie, Boże, jak ty jesteś dziwnie ubrany. Co to się tu robi? Nie, ja nie chcę się z tobą bić. Czekaj. Załatwmy cię, miejmy to z głowy. Pyk, dobra, okej. Tutaj był X, dlaczego go już nie ma? Ej, dobra, tutaj też kiedyś by widziałem X-a. A już ich nie widzę. Okej, dziwne. O! Tam jest, to też widziałem. Dobra, słuchajcie, to jest rzecz, którą musimy mieć. Aczkolwiek to, nie robimy zdjęcia na negatywie, zróbmy to na normalnym, ponieważ to jest rzecz, którą potrzebujemy do naszego, jakby to powiedzieć, do naszego albumu, bo to są jedyne znaki, które są od X-a na dany moment. Robimy zdjęcie tego, git, mamy fajnie. Teraz tak, weźmy z tego albumu te zdjęcia, które są nam totalnie niepotrzebne i załadujmy tutaj zdjęcie jedyne, które ma, że tak powiem, sens. Więc mamy w tym momencie zdjęcie tego X-a, to jest git. Musimy szukać następnych znaków w takim razie. Szukajmy ich oczywiście na tym negatywie, ale jeżeli zobaczymy, że coś jest i to normalnie też będzie widoczne, zrobimy zdjęcie normalnie, a nie w negatywie, bo liczę na to, że w negatywie jednak jakieś ślady zobaczymy. O, okej, czy ten X tutaj jest normalnie? Jest normalnie, okej, czyli to też możemy zrobić nie w negatywie. Okej, robimy zdjęcie kolejnej rzeczy, czyli X. Odkładamy to oczywiście do środka i mamy już w tym momencie dwa dowody. Dwa dowody na istnienie X-a, dobra. Kolejny dowód na istnienie X-a, dobra. Tu widzę, że szpitalu jest całkiem tego sporo. Robimy kolejne zdjęcie, dobra, odłóżmy go znowu do albumu. Dobra, i zobaczmy, czy tu coś jest jeszcze, czekajcie, bo tu się tyle dzieje, że coś w negatywie może jednak zobaczymy. Tutaj nic nie widzę, okej. Zobaczmy tutaj jeszcze po tych zdjęciach, dobra, tu widzę, że jest ten napis, znaczy ten X. Dobra, przejdźmy tu. Czy mi się chce tutaj iść? No zobaczmy to, sprawdźmy, czy tutaj się opłaca iść, czy tutaj coś może będzie. To nie wygląda podejrzanie. Dobra, wróćmy z powrotem i zobaczmy, czy są tam jakieś na górze X-y, ponieważ ja wiem, że tutaj leżał tata hejtera jakiś czas temu. Nie wiem, czy dalej tutaj jest, czy go nie ma, ale wiem, że coś tam mu było, że tak powiem, chorował. Więc możemy tu zobaczyć, jak to wygląda. Okej, wejdźmy tu. Tu nic nie widzę. To jest zwykły obraz, to nie. Dobra, tu są jakieś drzwi. Tu nic nie widzę, ale zobaczmy to w negatywie. Dobra, w negatywie również nic tutaj nie ma. Okej, możemy w takim razie stąd wyjść. Pójdźmy na górę, bo na górze wiem, że coś tam może być. Czy tam są otwarte drzwi? Dobra, nie wiem, ale tu coś jest. Tu nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Drzwi są zamknięte, więc otwórzmy. Pyk, i tutaj, czy tu jest jakiś znak od X-a? Kurczę, tutaj też nic nie ma. Dziwne, ale dobra. O, jest kolejny. Tylko czy on jest... Dobra, to jest widoczne normalnie. Z tym, że, co ciekawe, ten X wygląda na trochę inny niż reszta tych X-ów. Czy mi się wydaje tylko. On jest jakiś grubszy. Ten X jest jakiś grubszy. Tu może być podejrzane to miejsce. Nie wiem, czy powinniśmy go sprawdzać, ale sprawdźmy w takim razie, zróbmy tego zdjęcie, bo to jest kolejny dowód rzeczowy. Pyk. Mamy kolejny dowód na istnienie X-a. Okej, jak to wygląda? Mamy to zdjęcie, mamy te X-y i ten grubszy X. Okej. Chcę to sprawdzać tutaj. Czekajcie, sprawdźmy to w Noctowizji. Okej, pyk. Teraz tak, czy tu coś jest. Jest pająk, ale pająk nas niespecjalnie powinien interesować. Szukajmy znaków, szukajmy X-ów. Szukajmy tego, co faktycznie może nam jakoś pomóc. Pójdźmy na salę kinową, może na sali kinowej coś będzie. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zaatakuje, bo byłoby niemiło. Okej, nie wiem, co to jest. Wygląda to dziwnie. To jest straszne. To jest zdecydowanie straszne. Nie wiem, co to jest, ale zróbmy temu zdjęcie, bo to jest jednak dowód rzeczowy. Więc robimy tak, pyk. Mamy dowód rzeczowy, mamy kolejne zdjęcie Tu jest strzałka jakaś. Ej, dobra, to też trzeba zrobić. Robimy strzałkę. To jest kolejny dowód rzeczowy. Zróbmy to tak, pójdźmy tu na górę. Zobaczmy, czy coś tu się kryje. Skrzynka pusta. Okej, to jest ciekawe. Dobra, uwaga, robimy tego zdjęcie. You are next, jesteś następny.
Dobra, to nie wiem o co chodzi, tu jest jakiś Y. Ale zróbmy tego zdjęcie, bo to jest też podejrzane. Pyk. Mamy zdjęcie, dobra, mamy kolejne dwa dowody rzeczowe. Dobra, to jest ciekawe, co tu się wyprawia. To kino jest naprawdę ciekawym miejscem. Znajdź klucz na seans Panion Hate. Znajdź klucz na seans... Okej, okay, to też jest X. Jest X napisane, to może mieć też znaczenie. Więc sprawdźmy, więc to też odłóżmy sobie do tego wszystkiego. Dobra, słuchajcie, załączmy tą noktowizję znowu. Bo musimy jednak widzieć w tej noktowizji, czy coś jest takiego dziwnego. Tam są creepery, dobra, na razie to zostawmy. Co to jest za... A, dobra, to jest obraz minecraftowy. Dziwnie bardzo wyglądał, dobra, pójdźmy zobaczyć następne rzeczy. Czy gdzieś jeszcze są jakieś poukrywane znaki? Wydaje mi się, że mogą gdzieś być. Aczkolwiek zaraz zobaczymy. Wiem, że tu chyba kiedyś był X gdzieś też. Albo mi się wydawało. Może mi się wydawało, może tu nigdzie nie było, dobra. Już nie wiem, ja już widziałem w tylu miejscach tego X-a, że ja już... Znaczy, te graffiti takie, nie? Tylko właśnie nie wiem, kto to robi. Nie wiem, czy to jest jakby wynik... czy ktoś nas troluje, czy to jest faktycznie od X-a? Nie wiem, ale no trzeba to wziąć za jakby pewne, że to jest od X-a. Dobra, zobaczmy tutaj cały ten... Wow, jak to się dziwnie wygląda, jak to jest niebieskie. Wow, dziwne, bardzo dziwne. Dobra, tutaj nic nie widzę, tutaj też nic. Dobra, przejdźmy przez most. O, może to laboratorium, w którym ja byłem zamknięty. Może tutaj coś będzie. Może coś tutaj odkryjemy. Jeżeli by coś tutaj było, to jesteśmy w domu. To jesteśmy ustawieni, znaczy... Jesteśmy ustawieni, no jakby nie wiadomo, czy to coś będzie. I czy nam to jakkolwiek pomoże. Tutaj... Port, dobra, to nie. Tutaj nic nie widzę, dobra, czyli to miejsce jest chyba czyste. Na górze nic. No nie, tu chyba... Dobra, już nie chcę mi się sprawdzać. Tu na pewno nic nie będzie. Dobra, tutaj mamy załatwione. Dobra, czekajcie, musimy następne rzeczy. Teraz tak, rozejrzyjmy się tutaj. No wróciłem znowu do mojego domu. W sumie mamy już wszystko jakby zrobione. Ale... Czekajcie, a może tam gdzieś... Właśnie nie sprawdzałem nigdzie na wysokich budynkach. A powinienem sprawdzać, skoro mam zooma, nie? To powinienem ten. Albo tam na tym... O kurcze! Co to tu jest? Ej, dobra, czekajcie. To jest podejrzane, czekajcie. Robimy tego zdjęcie. Ej, dobra, takiego jeszcze czegoś nie widziałem. To jest bardzo podejrzane. Zróbmy zdjęcie. O kurcze, widzicie to? Tego tu nie ma. Jest to tylko na zdjęciu. Okej, znaleźliśmy ślad X-a. Ole jaja. Dobra, mamy najważniejszą rzecz. Dlatego szukaliśmy tego. Dobra, znalazłem w końcu rzecz, którą widać tylko i wyłącznie pod noktowizją. Ej, dobra, wracam tu do tego. Wracam do tego mojego, do tego miejsca. Trzeba te wszystkie dokumenty tutaj, prawda, wyciągnąć. Ja zacznijmy od tego, żeby pójdźmy tutaj do tej skrzynki na przykład i odłóżmy te syfiaste rzeczy. Okej, zróbmy coś takiego. Musimy teraz zrobić sobie tutaj ścianę myśli. To jest najważniejsza rzecz. Teraz bierzemy sobie te wszystkie zdjęcia stąd, które są, ponieważ to jest bardzo ważne. I robimy tak. Ustawiamy to tutaj. Czekajcie, no mogę to włożyć? Dobra, ustawiamy tak. Włóżmy sobie te wszystkie zdjęcia. A może... Musimy trzymać jakąś chronologię. Odłóżmy sobie wszystkie rzeczy i weźmy te wszystkie do tego. I teraz tak, od czego się zaczęło dzisiaj? Dzisiaj zaczęło się od tego, że znaleźliśmy to. To było jako pierwsze. Wiemy, że było to. Wiemy później, że było to. Później było to. Później tego nie było później. Następnie to też nie. To też nie. O, to by trzeba było dać, bo później było kino. To czekajcie, zróbmy tak. Zróbmy... tu jest jakaś historia, okej, zabierzmy to stąd. I teraz tu jest kolejna historia. Mamy wejście do kina i są jakieś rzeczy. W kinie mamy... Najpierw widzimy to. Później zobaczyliśmy strzałkę. Następnie zobaczyliśmy... No, tak naprawdę to najpierw zobaczyliśmy, bo było to widać najpierw. A później jest napisane you are next, okej. To jest przed kinem. Czyli powinniśmy to dać tutaj. To powinniśmy zrobić tak. Dobra, i pyk. Mamy coś takiego. No i tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz, którą odkryliśmy. I tą najważniejszą rzecz na razie dajmy tutaj. Niech to jest najważniejsza ściana rzeczy. To jest coś, czego nie widzieliśmy, a zobaczyliśmy to pod noktowizją. Będę musiał to komuś pokazać. Jestem ciekaw, czy inni też to tam widzą. Dobra, to jest mega mocne. Czyli mamy tak, mamy dowód na to, że są jakieś X-y. Mamy dowód na to, że jest X przed kinem. I mamy dowód na to, że są tutaj jakieś zadania od X-a dawane. W tym, że napisał do kogoś, że you are next. Totalnie nie wiem, o kogo chodzi. Możecie mi napisać w komentarzach. I znaleźliśmy minkę, której nigdzie indziej nie widzieliśmy.
Więc to jest ciekawe. Dobra, i tu, no i tu jest dzisiaj palionowa. Dobra, widzowie, dzisiejszy dzień totalnie na plus i wydaje mi się, że jesteśmy na dobrym miejscu i jako detektywi możemy powiedzieć, że to był dzień, że tak powiem, no, zdecydowanie sukcesu, ponieważ odkryliśmy rzeczy, których wcześniej nie odkryliśmy. Więc to jest naprawdę fajne. Dobra, zróbmy sobie tu jakiś porządek w tym ekwipunku. Jest git, myślę, że tak, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Wiecie co, nawet nie, wezmę to stąd i mamy jeszcze jedną ramkę, dajmy to tu. To jest największa moc. Dobra, widzowie, kończę odcinek w tym momencie. Możecie napisać, co o tym sądzicie i jakie są wasze spostrzeżenia. I widzimy się w następnym odcinku bycia detektywem na Palionowie. Może odkryjemy znowu coś ciekawego.